Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w wieczornej pogadajce. Tym razem jej nie schowam, obiecuję. 30 powodów, dla których jesteś nieszczęśliwy. Wpadł mi do głowy taki temat i pomyślałem, że może będzie to ciekawe, gdy przedstawię 30 powodów, dlaczego ludzie są zazwyczaj nieszczęśliwi. Wpadł mi ten pomysł do głowy, gdy robiłem sam dla siebie taką. Listę przypominającą, listę, która ma mi przypominać rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwy w życiu, i w trakcie robienia tej listy uświadomiłem sobie, że są w moim życiu rzeczy, które czynią mnie nieszczęśliwym i chciałem mieć te rzeczy cały czas na uwadze, bo stwierdziłem, że jeżeli będę ich cały czas świadomy, to będę w stanie je ominąć. No i zrobiłem sobie taką listę i po jakimś czasie stwierdziłem: hej, to byłby całkiem fajny pomysł na film, z tym, że ta lista była trochę mała i była zbyt ym, subiektywna, czyli taka dostosowana do mnie. I pomyślałem, że wrzucę ją do czata GPT i co nieco rozbuduje. Także zapraszam Was do oglądania. Numer jeden. Porównywanie się do innych i odczuwanie zazdrości. Stałe porównywanie się z innymi ludźmi i ich sukcesami, może prowadzić do poczucia niezadowolenia z własnego życia. Numer 2. Presja sukcesu. Wysokie oczekiwania wobec siebie, narzucane zarówno przez siebie, jak i przez społeczeństwo, mogą prowadzić do stresu i frustracji. Dodałbym też do tego perfekcjonizm. Numer 3. Samotność. Epidemia samotności i brak silnych, głębokich relacji z innymi ludźmi. To jest też efekt pandemii, ale nie tylko, bo ja pamiętam, że problemy z samotnością w społeczeństwie pojawiały się już dużo wcześniej, a w chwili, myślę, gdy pojawił się internet, a jeszcze później, gdy stały się popularne media społecznościowe. Numer 4: stres zawodowy, wysokie wymagania pracy, nadmiar obowiązków i presja terminów. Myślę, że to jest problem, z którym zmaga się wiele ludzi. Numer 5. Problemy finansowe. Kłopoty z finansami, trudności w zarządzaniu budżetem i ciągłe obawy o pieniądze. To jest punkt, który myślę, że w tej chwili bardzo mocno doskwiera wszystkim, e, może nie wszystkim, ale znacznej części ludzi ze względu na to, co się podziało w trakcie pandemii. Wiele osób straciło pracę. Wiele biznesów upadło, i teraz y, mamy taki, wydaje mi się, że ogólnoświatowy kryzys, i taką panikę, wiecie, zodzi. Numer 6. Brak sensu życia. Poczucie braku celu czy misji życiowej może prowadzić do depresji i poczucia bezcelowości. Taki, wiecie, nihilizm, nie? Numer 7. Nieudane związki, trudności w relacjach międzyludzkich, rozstania, problemy w małżeństwie. O, gruby temat. Numer 8. Nadmiar informacji. Przeładowanie informacjami, które nie zawsze są pozytywne lub konstruktywne. To myślę, że dzisiejsza zmora, nie? Jesteśmy przesyceni informacjami. Przestymulowani i to jest to, co mam nadzieję, w czym mam nadzieję pomoże nam AI. To jest właśnie w tym, żeby porządkować informacje. Numer 9. Problemy zdrowotne, choroby przewlekłe, bóle fizyczne. Problemy zdrowotne, psychiczne. Numer 10. Presja społeczna. Oczekiwania społeczne dotyczące wyglądu, kariery, życia rodzinnego. Numer 11. Niezrealizowane ambicje, nieosiągnięcie własnych zawodowych, osobistych czy edukacyjnych celów. To jest gruby temat, szczególnie im człowiek jest starszy, tym coraz bardziej uświadamia sobie jak. Niektóre cele, które wydawało mu się, że są łatwe w osiągnięciu, są trudne w osiągnięciu, oraz jak wysokie oczekiwania i standardy ma wobec samego siebie. Wiecie, ja w tym roku skończę 30 lat i nie ukrywam, w tym roku mam bardzo dużo refleksji odnośnie do tego, co się działo w moim życiu przez ostatnie 10 lat. Wiecie, mam taką całą, długą historię w głowie i bardzo dużo reflektuję nad tym. Co udało mi się zrobić, czego nie udało mi się zrobić, dlaczego coś udało mi się zrobić i dlaczego czegoś nie udało mi się zrobić, i zdaję sobie sprawę z tego, że przez te 10 lat miałem bardzo duże oczekiwania wobec siebie, bardzo dużą presję wobec siebie. Wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież, czyli powiedzmy ci ludzie, tak, którzy teraz mają 20 lat. Mogą mieć tą presję nawet jeszcze większą niż ja czułem, nie? Jak ja wchodziłem w okres dorosłości, to dopiero popularne stały się social media. To, był taka, to była taka eksplozja, więc ja też dorastałem w czasach, kiedy nie było smartfonów, internet dopiero się rozwijał, więc miałem też tą możliwość żyć w czasach, kiedy nie byliśmy aż tak przebodźcowani, ale dzisiaj wydaje mi się, że już. Mamy całkowicie inną rzeczywistość. Numer 12. Brak pracy lub praca, która nie daje satysfakcji, bezrobocie, praca na niskim stanowisku lub w toksycznym środowisku. To jest też bardzo dużo, duży problem. Wielu moich znajomych narzeka na to, że mają pracę, która jest niesatysfakcjonująca, ale to też wymaga dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i wysiłku, żeby zdobyć edukację i dobrą pracę, albo żeby zbudować biznes i go rozwinąć. Numer 13. Izolacja społeczna, brak wsparcia ze strony społeczności lokalnej, poczucie odosobnienia to jest coś, na co mogę mocno narzekać i powiem Wam, że jak rozmawiam wśród swoich znajomych w moim wieku, to dużo osób ma z tym problem. I to też wynika z tego, że no tak jakoś wynikło, że no. Moje pokolenia, chociaż nie mogę też mówić za wszystkich, tak? Więc wyobraźcie sobie, że nie mówię za wszystkich, tylko to jest mój punkt widzenia, tak? Nie chcę mówić za wszystkich. Ale strasznie się wszyscy rozjechaliśmy po świecie. Mam wielu znajomych za granicą, mam wielu znajomych na całym świecie i rozsianych po całej Polsce. I bardzo trudno jest mieć stały kontakt, no i po prostu. Poczucie bliskości tutaj cierpi na tym. Punkt numer 14. Zmiany klimatyczne i katastrofy naturalne. Obawy związane z wpływem zmian klimatycznych na przyszłość świata. To jest punkt, który wydaje mi się, że mieliśmy chyba wywalone. No, mieliśmy wywalone ten punkt przez znaczącą długość czasu. Teraz widzimy tego efekty, chociaż szczerze to Wam powiem, że sam czasami nie wiem, co mam myśleć na temat zmian klimatycznych. Ewidentnie jest coraz cieplej, jakby tego się nie da ukryć, że zimy praktycznie nie mamy. Lato jest e, upalne. Wiecie, to, co się dzieje u nas w Polsce, to jest tam w sio, ale są też różne obszary na całym świecie, które cierpią znacznie bardziej. Te różne pożary, tak, czy powodzie, e, czy tajfuny, nie? Jakby to się dzieje. E, mówię sam nie wiem co o tym myśleć, ale, ale, ale to się dzieje, nie? Jakby. E, i to ma na nas wpływ, tak? Między innymi dlatego mamy też Green Deal w Europie Zielony Ład i tą nagonkę na rezygnację z aut spalinowych. Nie? Numer 15 strach o przyszłość, niepewność ekonomiczna, polityczna, społeczna i osobista. To jest też gruby punkt. Niedawno były wybory do Europarlamentu. Widać zdecydowane przechylenie wśród ludzi w stronę prawą. Z czego się trochę cieszę, ale jakby jest to nieunikniony efekt tego, co się dzieje na świecie, tak? Ludzie stają się coraz bardziej konserwatywni, chcą zmian, mają dość tego, co się dzieje, co się działo do tej pory. Chcą się zmobilizować, i jakby w duchu naszych czasów brakuje takiego buntu, przewrotu, tak? I, i wydaje mi się, że ludzie tego po prostu szukają. Numer 16. Uzależnienia: problemy z uzależnieniami od substancji chemicznych, alkoholu, hazardu, technologii. Sam nie jestem święty, na pewno jestem uzależniony od technologii. Jakby bez tego nie jestem w stanie żyć, pracować i w ogóle funkcjonować. Alkoholu praktycznie nie tykam. Substancje chemiczne czasami zajeram zioło, ale bardzo rzadko nie. Jakby Sporadycznie kilka razy w roku. Hazard mnie nie dotyczy, ale generalnie uzależnienia są, występują, istnieją. Myślę, że to jest jeden z największych powodów, czemu ludzie popadają w depresję i warto jest się temu przyjrzeć. Wiecie, uzależnienia mogą być nawet subtelne, może być uzależniony od jedzenia, może być uzależniony od porno, może być uzależniony od czegokolwiek nie? to. Coś, co racjonalizujesz, i nawet nie wiesz, że jesteś uzależniony. Ja kiedyś byłem uzależniony od YouTube'a. Tak? teraz już mniej, ale był taki okres, kiedy nie mogłem bez tego żyć. Numer 17. Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Nadmierna praca, brak czasu dla siebie i swoich bliskich. Pracoholizm. Numer 18. Konflikty rodzinne. Nieporozumienia lub brak porozumienia z członkami rodziny. Numer 19. Presja społeczna w mediach społecznościowych. Zniekształcone obrazy życia na mediach społecznościowych, które mogą prowadzić do poczucia niewystarczalności. Myślę, że media społecznościowe są fajnym narzędziem do komunikacji, ale wywołują też ogromną ilość poczucia niesprawiedliwości, szczególnie gdy oglądamy ludzi, którzy odnoszą e, sukcesy i, i to bazując na jakiejś, nie wiem, taniej rozrywce, tak? Albo na jakichś pierdołach, tak? Na przykład, wiecie, e, tak jak z, tam z OnlyFansem teraz jest jazda, tak? Że ludzie, no, głównie kobiety, tak, ale wiecie o coś takie prawie porno. No i plus powiedzmy, porównywanie się i zazdrość, e, media społecznościowe też to wywołują taką zawiść, nie? Rywalizację taką. Gdzie ludzie rywalizują o obraz siebie, bo media społecznościowe niewiele mają wspólnego z prawdą. E, punkt 20. Polityczne napięcia i konflikty, podziały polityczne w społeczeństwie, frustracja z powodu działań rządowych. No, tego chyba nie muszę komentować. Punkt 21. Kryzys wartości, zagubienie się w dzisiejszym świecie, brak klarownych wartości i norm moralnych. Myślę, że to jest wynik współczesnego hedonizmu. Brakuje nam cierpliwości. Stajemy się narcystyczni, próżni. Nie mamy cierpliwości, żeby słuchać ludzi. Brakuje nam empatii, współczucia. Czujemy wyścig szczurów, tak, zazdrość. Myślę, że chyba więcej nie muszę tutaj dodawać. Punkt 22. Brak wsparcia emocjonalnego. Brak ludzi, z którymi można dzielić się swoimi emocjami i problemami. To jest coś, na co wiele osób narzeka. Punkt 23. Poczucie niepewności w związku z technologią, obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, prywatnością danych osobowych. Myślę, że to jest gruby temat. AI wywołuje bardzo dużo niepokoju i niepewności. Um, obawy o utratę pracy, obawy o to, kto przejmie kontrolę nad AI. Um, w ogóle wiecie temat tego czy będzie wojna nie. Punkt 24. brak odpowiednich możliwości rozwoju osobistego. brak dostępu do edukacji, szkoleń zawodowych lub wsparcia dla rozwoju osobistego. No, to teraz trochę jakby... Mamy internet, tak? Więc tego rozwoju osobistego to myślę, że nam e, nie brakuje, ale powiedzmy, że to dotyczy jakiejś grupy osób. W zasadzie to nawet nie wiem, po co ten punkt się tu znalazł, ale powiedzmy, że są takie osoby, które utknęły w jakimś punkcie, gdzie brakuje im rozwoju. A, wydaje mi się, że internet i tak dużo nam umożliwia. E, punkt 25. Brak uznania za wysiłek. Praca i wysiłek, które nie są doceniane lub nagradzane. Są ludzie, którzy pracują w takich sektorach, które po prostu są bardzo słabe pod kątem zarobków. Przykładem są nauczyciele. Moim zdaniem to jest grupa ludzi, która jest bardzo niedoceniana. Punkt 26. Społeczne nierówności, brak równości szans i dostępu do zasobów w społeczeństwie. To jest też bardzo moim zdaniem gruby punkt, bo. Wiecie, dzisiaj mamy kult sukcesu, wpływu i zajebistości, ale prawda jest taka, że są ludzie mądrzejsi i mniej mądrzy. Są ludzie jakby bardziej atrakcyjni i mniej atrakcyjni. Są ludzie, którzy rodzą się w bogatszych albo biedniejszych rodzinach, w takich lub takich rejonach, tak? I to ma wpływ na to, jak funkcjonujemy później. A mamy taki mocny obraz tego, że wiecie, że każdy ma równe szanse, a jakby to nie jest prawda, nie? Ja pamiętam, nawet gdy zaczynałem, wiecie, swoje przygody z rozwojem osobistym, gdy czytałem książki rozwojowe o sukcesie Grzesiaka i tak dalej, to ja nawet nie byłem tego świadomy, jak bardzo wypaczony mam obraz sukcesu czy rozwoju, bo wierzyłem w to, że każdy ma równe szanse, że jak narzekasz i jęczysz, to jesteś ofiarą, wiecie, bla bla bla. Ale z perspektywy czasu, gdy mój pogląd, tak myślę, dojrzał widzę, że po prostu, że to nie jest prawda, tak, że mamy społeczne nierówności, choćby wiecie, nawet przykład właśnie tego, że każdy ma inne geny, tak, jedni ludzie są bardziej inteligentni, inni mniej, no po prostu tak działa świat, nie? Punkt 27. Napięcia między generacjami. Konflikt między starszymi, a młodszymi pokoleniami. Różnice w poglądach i wartościach. To widać teraz bardzo mocno, tak, pokolenie Z, milenialsi i boomerzy, po prostu jest przepaść. Nie chcę nikogo oceniać, ale kierujemy się praktycznie totalnie innymi wartościami. Ja teraz szczególnie widzę jak rozmawiam z rodzicami, bo kiedyś jak miałem 20 lat, to może też komunikowałem niektóre rzeczy w bardzo niedojrzały sposób. Teraz e, totalnie jakby inaczej funkcjonuje. E, no, jakby poglądy moich rodziców też się zmieniły, tak? A w ogóle poglądy starszych ludzi też się zmieniły, ale jakby, no mamy inne światopoglądy i to widać, nie? ale nie tylko jeżeli chodzi o powiedzmy, konflikt pokolenia, ale też widzę na przykład bardzo duży konflikt między kobietami a mężczyznami. Nie? Te bardzo silne jakby ciągoty do tego, że każdy chce być niezależny i to sprawia, że ludzie się bardzo izolują, tak? rzadziej chcą wchodzić w związki. Mieć dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Nie mi tu oceniać, nie mi tu się. Ja mówię po prostu, że tak jest, nie? Punkt 28. Strach przed przemocą lub terroryzmem. Obawy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich. A To jest to, co mówiłem wcześniej, tak? Obawy o wojnę, ale też na przykład obawy związane z imigrantami, tak? Boimy się tego, że imigranci przyjdą i. Wyplewią naszą kulturę, tak? Boimy się Ukraińców w Polsce. Nawet jeżeli jakby witamy wszystkich z otwartymi ramionami, to i tak można wyczuć wśród ludzi napięcia, tak? Napięcie, napięte stosunki, rzeczy, które są niewyjaśnione, i tak dalej, tak dalej. Punkt 29. Brak czasu dla siebie. Zbyt zajęty tryb życia, brak czasu na relaks, hobby czy odpoczynek. Ja nie ukrywam, że jestem w dość uprzywilejowanej pozycji. W tej chwili byłam pracę zdalną i oszczędzam dzięki temu bardzo dużo czasu, mimo tego, że i tak dużo pracuję i spędzam przy komputerze około 12 nieraz godzin dziennie, jak nie więcej z przerwą na trening, z przerwą na medytację i z przerwą na spacer, ale i tak to jest bardzo dużo czasu, gdy spędzam przy, przy, przy kąpie. Dużo osób ma jeszcze mniej czasu tak? jakby ode mnie, bo, bo muszą dojeżdżać, i czy w ogóle mają jakąś pracę fizyczną, albo po pracy muszą pracować dalej, żeby zarobić jeszcze więcej, bo ich zwykła praca nie daje im wystarczająco dużo pieniędzy. Tak? Punkt 30. Zanieczyszczenie środowiska. Obawy związane z degradacją środowiska naturalnego jej wpływem na zdrowie i dobrostan ludzi. Ja ostatnio zacząłem się zastanawiać, wiecie, czy w ogóle, znaczy ostatnio, w ogóle cały czas się nad tym zastanawiam, czy woda, którą piję w kranie, w ogóle nadaje się do picia. Niedawno też wpadłem na taki temat e, mikroplastiku, tak? Że jednak gdzieś ten mikroplastik e, znajduje się w żywności, czy w wodzie i przedostaje się gdzieś do ciała, no wiecie, to jest kosmos. Kosmos czy nie kosmos, ale no, takie rzeczy się też e, zadziewają. I, I myślę, że przyczyniałem się do naszego e, dobrostanu, funkcjonowania i myślenia. Tak jest. Słuchajcie, 30 punktów wpadło mi niedawno do głowy. Ciekawy jestem, e, co was unieszczęśliwia na co dzień najbardziej. I tak, i co myślicie na ten temat. I myślę, że możemy sobie czasami pozwolić na taką rozkminę. Ja mam na imię Damiano. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego Elo. Buźka.